Tomasza Baraniaka! Już. I witamy właśnie z domu Tomasza Baraniaka, mistrza Europy i świata MMA. No, jedynego naszego zawodnika, który właśnie walczy w tej kategorii. I mam jedno pytanie. Co pan zamierza właśnie na najbliższy rok? Jakie są pana plany? Co pan właśnie zamierza robić w tej kategorii? Witam pana w tych warunkach. No warunki są... Spartańskie, jak mówi moja przyjaciółka. Oczywiście tutaj teraz świętujemy sobie z rodziną. Nie myślę wcale o walkach, o sezonie, o tym, co będę robił w następnym roku, ale już w marcu spodziewajcie się walki z Fedorem. Fedorem Emelianenko będę walczył. Dobra, panu, ale widzę, że tutaj rodzina jest za panem, tak? Pani Kapel obiecuje pan. Obiecuje pan. Ale jak woła. Jak ona woła pana. To aż mi... Ja kocham. Tu jest wywiad, proszę pani. Tak. Także ja nie będę udzielał wywiadu, jeżeli kamera nie będzie skierowana na mnie, proszę pana. Nie. Bo ja podchodzę profesjonalnie do sprawy, tak? Ja to rozumiem. Na początku marca pan zapytał. Prowadzę walkę z Fedorem Emelianenko. Wyzywam cię na pojedynek, chujczu! Chcę z tobą walczyć, jeżeli nie będziesz chciał ze mną walczyć, poddaj się, będę pierwszy w rankingu. Wyzywam cię na pojedynek, wszystkie walki mam wygrane, także teraz tylko, jeżeli pan pytał, styczeń, luty, ostre treningi, sparingi z moim sparing partnerem Mateuszem Pieszkę. Przepraszam, nie widzę kolegę. Tak, to jest mój sparing partner, kickboxer. Bardziej chcę się skupić na sztukach, muay thai, wejść w parter, żeby troszeczkę poprawić swoje umiejętności. Chcę się cały czas rozwijać, kształtować swoje umiejętności. I czekam na ciebie, Fedor. Jeżeli chodzi o to, co będę robił przez najbliższy kwartał, czyli przez najbliższe 3 miesiące, będę ciężko trenował, przygotowywał się do walki i postaram się nie zawieść wszystkich Polaków. Chcę być najlepszy w mojej federacji, chcę zdobyć tytuł mistrza świata i do tego będę dążył, tak? Tutaj jest moja zabawa, teraz się rozluźniam, jeżeli chodzi o to, co teraz robię, jestem kompletnie roztrenowany, ale już od 2-3 stycznia zaczynam ostre treningi, także możecie na mnie liczyć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków bawiących się w tej chwili na imprezach sylwestrowych i noworocznych. Pana, tak, dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. Chciałbym właśnie tutaj powiedzieć, że pana charakteryzuje to, że wali pan czasami na głowę. Czyli pan chce coś innego prowadzić, coś swoje... Przede wszystkim staram się rozbić przeciwnika. Głowa, mózg to są elementy ciała, które najbardziej są unerwione i najbardziej po prostu efektywnie, jeżeli się dobrze uderzy, można przeciwnika załatwić w jak najkrótszym czasie. Także uważam, że nie chcę tutaj teraz zdradzać swoich technik, cały czas jestem w kontakcie, cały czas pracuję z moim trenerem, także nie chcę teraz ujawniać stylu mojej walki. Wiadomo, że pracuję dobrze nad nogami, teraz staram się wzmocnić ręce, żeby troszeczkę na tą głowę też popracować rękami. I właśnie o to pytali właśnie telewidzowie, ale jeszcze jedno pytanie. Co w ogóle pan chce w życiu zmienić? Idzie nowy rok i każdy z nas ma jakieś postanowienia noworoczne i mówi, że coś chce sobie zmienić, coś wprowadzić. Kurwa, śmigasz im gazy, bo nie, Jurek! Przepraszam, nie zrozumiałem pytania. Ale nie każdy. Liska ci wystaje z mojej opaski. Każdy wchodzący w nowy rok, ludzi, chce coś nowego wprowadzić w swoje życie. Nowego, że tu
swoją. Przede wszystkim chciałbym więcej czasu dla siebie, dla mojej rodziny, tak? Dla mojej najbliższych, żeby spędzić z nimi większy czasu. Oczywiście poświęcam dużo czasu na moje treningi, zgrupowania, ale chciałbym to troszeczkę zmienić, troszeczkę odpuścić. Oczywiście do walki marcowej przygotowuję się na pewno na maksa. Potem, jeżeli będzie chwila odetchnięcia, troszeczkę odetchnę. Jeżeli nie, przygotuję się do następnej walki. Zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę wyprzedzać faktów. Nie chcę myśleć, co będzie dalej. Jestem dobrej myśli, życzę wszystkim fanom, telewidzom i radiosłuchaczom wszystkiego najlepszego w nowym roku. I pozdrawiam was wszystkich Polaków. Pozdrawiam serdecznie, ja tutaj się bawię z moimi przyjaciółmi i chcę, żeby wszyscy moi fani również trzymali za mnie kciuki i gwarantuję, że w marcu będą prawdziwe emocje, a to na pewno zobaczycie na antenie Polsat Sport bądź TVN-u. Tak? Dziękuję. To są moi przyjaciele. A jeszcze jedno pytanie do pana. Słucham pana. Czy mnie kochasz? Przepraszam bardzo. Ja ale... rozumiem. To jest taki okres. Tak. To jest okres rodzinny. Naszych życzeń, wspólnych spotkań. Widzę, że tu rodzina naprawdę żyje z panem. Na przykład pani Izabella, widzę, że przez duże I na końcu Bella. Naprawdę, ma pan poparcie w niej. I co pan w ogóle myśli o takich wspólnych spędzaniu czasu? Takim rodzinnym. Znaczy, nie rozumiem dokładnie pytania, o czym pan mówi. Spędzam czas z przyjaciółmi leciele, tak? Tak. I co pan chce uzyskać tym pytaniem, no? To jest mój czas relaksu i odpoczynku. Pomiędzy ciężkim treningiem i moimi sparingami oraz walkami. Tak. A co pan myśli o takich spotkaniach w molochach? Na dużych balach? Uśmiechnij się. Duże bale, szczerze powiem panu, to nie dla mnie, duże bale. Ja raczej jestem prosty chłopak, lubię się normalnie ubrać, posłuchać troszeczkę tutaj od mojego prywatnego DJ-a muzyczki. Może pozdrówmy tego DJ-a. Pozdrawiam DJ Arka. DJ-a troszeczkę techno, troszeczkę popu, hip-hopu. Różnych odmian. Bale raczej zostawiam sobie, jak będę już takim starszym prykiem. Także słuchaj Mateusz, kamera nie ma niestety tutaj lampy błyskowej, także zapal światło. Tak. Mój sparing partner robi sobie jaja przed kamerą, ale proszę. Ja rozumiem, w ogóle dziwny jest pana sparing partner, w ogóle zachowuje się tak dziwacznie. No ale dobrze się napierdala, już mamy po 22, także mogę to powiedzieć. Dobrze się nakurwia. Także myślę, że tutaj z nim mam dużo do roboty też, żeby go troszeczkę okiełznać. Kilka żeby już mu połamałem, ale myślę, że jednak no za te pieniążki, które dostaję, to jest zadowolony. Także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Cały czas się rozwijam, także myślę, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. I obiecuję wam, nie zawiodę was i powiem wam jeszcze jedno. Polska górą, jak zawsze. Polska górą. Dziękujemy panie Tomku. Życzymy wszystkiego najlepszego w nowym, nadchodzącym roku. I aby te pańskie marzenia spełniły się panu. Bo my jako kibice Polsatu Sport i innych stacji telewizyjnych życzymy tego, aby pan był zadowolony, abyśmy my byli zadowoleni, abyśmy my mieli swoją gwiazdę, swojego bohatera właśnie w walkach MMA, a widzimy w panu naprawdę przyszłość i to jest to, pan Tomasz Baraniak, właśnie on dla nas będzie przyszły mistrzem świata właśnie w sztukach walki MMA! Podziwiajmy go w tym roku 2010! Wielkimi krokami! Yeah!
jest Bebia Pierk! Przepraszam Państwu, ale poniosły emocje właśnie naszego przyszłego mistrza. Nie mówię. Ej, przestań kurwa! Ty, to mi się i włosło! Ty, to mi się i włosło! Było! Dobrze zakończyłem?